Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa ze Studia 13. Dziś wydanie specjalne. A Państwa w programie Benefic Lecha Lamenta z okazji 45-lecia pracy twórczej. Film, reportaż Lech Lament, wielki poeta w małym mieście. Rozstrzygnięcie 21. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego imienia Włodzimierza Pietrzaka pod hasłem Jeszcze będzie przepięknie mimo wszystko. Podsumowanie warsztatów poetyckich z Lechem Lamentem. Podsumowanie warsztatów teatralnych z aktorami teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego. Kwiaty życzeń na kazanie. I koncert Piotra Bukartyka. Zgodnie z zapowiedzią zaczynamy od Benefisu Lecha Lamenta. No właśnie, drodzy Państwo, i tu mam dla Państwa dość przykrą informację i od razu powiem, Leszka nie będzie. Chyba nie jest tajemnicą, że Leszek choruje od pewnego czasu i akurat wszyscy żeśmy się tego obawiali, że może przyjść taki moment, kiedy się poczuje tak źle, że nie będzie mógł przybyć. Tak właśnie dzisiaj się stało. Ale to nie znaczy, że mamy tych obchodów i benefisu nie robić. Świętujemy 45-lecie twórczości, pracy twórczej Lecha Lamenta. Z tej okazji powstał wyjątkowy film, proszę Państwa. Właśnie. Tak, przygotowaliśmy wyjątkowy film. Pewnie jesteście Państwo ciekawi, jak powstała ta produkcja. Ja też jestem bardzo ciekawa, mimo że kilka fragmentów tego filmu już widziałam. Dziękuję bardzo. Wiem, że powstawał on w kilku miejscach wyjątkowych, wyjątkowych oczywiście dla naszego dzisiejszego jubilata. Między innymi na ulicy Zdrojowej, być może niektórym z Państwa ulica Zdrojowa coś mówi, tam gdzie Leszek Lament ma swoje hrabstwo, które nazywa Jaszczurówka. No ale też film powstawał w Studiu 13, tu zaraz za ścianą, obok sceny kameralnej w Stowarzyszeniu Przystań właśnie, w którym jesteśmy. Jacku, ty też uczestniczyłeś przy realizacji tego filmu. Może mógłbyś kilka słów jeszcze dodać? Nie byłem przygotowany na to pytanie. Tak, uczestniczyłem, brałem udział w tym. Muszę powiedzieć, że oprócz tego, że fajna robota w ogóle spotykać się z ludźmi, nagrywać, bo to zawsze oni się bardziej krępują niż ja. Natomiast to są fajne rozmowy. To są fantastyczni ludzie, którzy spotykali się z nim, spotykają i będą spotykać. Mam nadzieję, że jeszcze bardzo długo. Dzisiaj, ze względu na to, że film trwa pół godziny, wybraliśmy tylko fragmenty z tego, właśnie połowę. Jeśli będziecie ciekawi, to oczywiście odpalamy stronę i biblioteki i w ogóle każdą stronę, bo oczywiście resztę zasypiemy cały internet. Ale dzisiaj zapraszam na taką wzmiankę, czyli 15 minut z przyjaciółmi i z Leszkiem Lamentem. Zapraszam serdecznie. Tak, szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za to, że jesteście dzisiaj Państwo z nami. Będę mówić krótko, ponieważ jeszcze nieco nie domagam głosowo. To wydarzenie, w którym dzisiaj Państwo uczestniczycie, jest częścią takiego bardzo dużego zadania, które realizujemy wspólnie z naszymi tutaj lokalnymi partnerami, między innymi ze Stowarzyszeniem Przystań. Jest to zadanie, które nazywa się Działajmy Razem, Wielkie Rzeczy w Małym Mieście. Między innymi realizujemy dla Państwa takie projekty kulturalne, edukacyjne. Otrzymaliśmy na realizację tego zadania pieniądze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Jest taki piękny program stworzony blisko właśnie dla bibliotek i udało nam się jako jednej z 49 bibliotek w kraju pozyskać środki na realizację zadań. Ja też z tego miejsca bardzo serdecznie chciałabym podziękować panu burmistrzowi i Radzie Miejskiej, która nam pomogła w realizowaniu tego zadania, ponieważ niezbędny był też wkład własny. I serdecznie dziękuję za to, że przychyliliście się Państwo do naszej prośby i dzięki też tym funduszom udało się zrealizować między innymi ten dzisiejszy projekt, czyli to podziękowanie dla Leszka Lamenta za jego 45 lat pracy twórczej. Miesiąc temu też zakończyliśmy projekt poetycki Turek. Czekają nas jeszcze dodatkowe projekty w kolejnym roku. W ramach tego
projektu, czyli Lament Dyspont, jak to sobie nazwaliśmy. Mogliście Państwo zobaczyć ten wspaniały film nagrany przez przyjaciół Leszka i osoby z nim związane. Wielki poeta w małym mieście. Tak, film nazywa się Wielki poeta w małym mieście. Całość będzie dostępna na YouTubie, na naszych stronach internetowych, także serdecznie zapraszamy do obejrzenia całości, bo jest on niezwykle ciekawy. Też odbyły się warsztaty literackie, w ramach których młodzi ludzie spotkali się z Leszkiem Lamentem i wspólnie udało nam się wydać książkę Świat wierszem pisany. O tej książce miał dzisiaj Państwu opowiadać Leszek, no niestety mamy taką sytuację, że nie ma go dzisiaj z nami, więc tę książkę właśnie stworzyli wspólnie na warsztatach. Są tam wiersze młodych ludzi, którzy dopracowywali swoje utwory pod okiem Leszka, ale też są fantastyczne utwory Leszka. Ta książka jest oczywiście dla Państwa, także zachęcam do poczęstowania się nią, zabrania ze sobą do domu i przeczytania sobie tych fantastycznych utworów, które się w niej znalazły. Ja tutaj może od razu poproszę, bo są z nami dwie dziewczyny, które współtworzyły tę książkę i ja bym chciała Was zaprosić na scenę, żeby Wam oficjalnie podziękować. Które zaczynają swoją pracę. Tak, to jest, proszę Państwa, debiut literacki, pierwsze publikacje, także serdecznie zapraszam Patrycję Grabarę i Julię Jakubiak na scenę. Debiutujące poetki, ich pierwsze właśnie znalazły się w tym pomniku. Ja Wam serdecznie się dziękuję za udział w projekcie. Dziękuję gorące brawo oczywiście i zapraszam do lektury, bo bardzo obiecujący poetki. Dziękujemy bardzo. Kolejną rzeczą, którą też udało nam się zrobić w ramach tego projektu, były fantastyczne warsztaty teatralne z panią Bożeną Grzybowską, panem Maciejem Grzybowskim z Teatru imienia Wojciechowskiego w Kaliszu. 10 godzin spotykali się z młodymi adeptami sztuki aktorskiej i trenowali ich to bardzo ostro i myślę, że za chwilę zobaczymy Państwa efekt tego, co udało się wypracować na tych warsztatach. Nie, no tak powiedziałam wszystko. Chyba tak, dzisiaj. Udało mi się, że wybrałam go sobie z Leszką. Także dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. I właśnie jak już Pani Dyrektor wspomniała, chcielibyśmy Państwu zaprezentować te bardzo, bardzo gorąco efekty warsztatów teatralnych. Z miłą chęcią pokażemy je Państwu i już za moment na tej scenie wystąpią dla Państwa Julia Jakubiak, Alicja Grabowska, Martyna Radosz, Milianna Walczak, Agata Dzikowska oraz Nadia Przygąska. Gorące brawa! Nawet było mi przyjemnie stać tak na wietrze, rozdrabiając liście w dłoni, wkładać je do ust i poznawać ich miły smak. Właśnie wyszło słońce i zalało świat. Chmury powoli ginęły za lasem. Powracał śpiew ptaków, dzieci krzyk baraszkujących w asfaltowym strumieniu. Wokół mnie pełno kwiatów lipy. Za płotem pies szarpał siatkę i nadgryzał druty, próbując łapami podkopać fundament. Dorosłe gołębie podeszły do mych stóp i zaczęły przyglądać się moim wierszom, odbitym w moich oczach. Po deszczowej kałuży rozkołysało się słońce i wiatr. Pobliskie drzewa jakby się zapadały w wody doń. Tak to wtedy czułem, mrużąc oczy, spoglądając w stronę drzwi, odprowadzając babkę pod sam próg. Patrzyłem, jak znika w niepełnym roku. Nieistniejących już dni naszych cieni.
zagrany. Mrok, już gwiazdami potargany, dziewczyna marzy zamyślona. Tak, usiadł ufnie na jej dłoni, też patrzy na nią zamyślony. Niczym witraże na Hoffera, skąpane w słońcu o zachodzie. Na ścianach mienią się obrazy, pod nimi drzewa zapatrzone. Już milknie gwar, rośnie jej miasto. Rozbłysły lampy na ulicach. Ludzie rozchodzą się do domu. Narasta coraz większa cisza. Księżyc, jak niemy obserwator, poprawny geniusz znawca sztuki, patrzy, jak kręgi się zmieniają, tęczowe kolorowe smugi. Niech twarze kobiet sennie płyną, jakby dopiero się rodziły. W zamkniętych oczach świat zaklęty, o którym śnimy i marzymy. O świcie kształty ich ożyją, zapłonie miasto w barwach słońca. I ktoś znów na murze wymaluje swoje tęsknoty i marzenia. Szparg Wielminy Składkowskiej. Wieczorny chłód studzi nasze twarze. Powoli idziemy wzdłuż alei pełnej martwych porośli śpiących drzew, na których zwały lodu czekają na wiosnę. Martwa woda zamknięta w tafli lodu. Ślady ptaków. Liście zamarznięte jak nieczułe serca. To wszystko trwa jeszcze chwilę. I gdy noc zawisa nad stawem, słychać tylko wiatr. Robot dziecinnych stanek. Dziewczyna siedzi na poręczy i zdejmuje łyżwy. W jej białych włosach zastygł śnieg. Stojący obok chłopak bierze ją za rękę. Tak znikają w powodzi mroku i nocnej mgły. Kiedy robię zdjęcie, księżyc wysoko zawisa nad kościołem i pomaga żółtym lampom ozłocić świat. Pomarańczowe oddechy towarzyszą nam do bramy. Śnieg, który jest w naszych ustach, ożywia i pobudza. Jeszcze chwilę stojąc na progu przed domem, patrzymy, jak mróz ścina jarzębinę i pokrywa ją srebrnym igliwiem. Jej owoce matwieją, jakby umierały. Jutro w słońcu ożyją i zjedzą je ptaki. Się nasz polski obraz, jak stare strzegi pochylone. Gdzie Matka Boska tuż przy drodze wciąż nas od wieku błogosławi. Witają nas ta stara brzozy, smagłe to pole, dzikie głowy. Siadałem często tu na ławce pod wielką gruszą. Rozłożysto. Patrzałem, jak się przemożyć z mokli tuż
nad kościelną wieżą wiszący. Zapach jaśminów pod oknami i słoneczników w długiej szyi. Różowe malwy i czerwone. Ten obraz jeszcze we mnie żyje. I nie pozwolę, by odpłynął. By umarł z żalu i z tęsknoty. Długie wieczory przy gitarze powracam często w świat młodości. Na brzegu warty, patrząc w wodę, gdzie cały wszechświat się odbija. Patrzę, jak odpływają fale, jak moje życie tu przemija. Choć mogłem odejść, nie odejdę. Tak mocno wrosło moje serce. W ten pejzaż słońcem malowany. Naszą wielkopolską ziemię. Pierwszy śnieg. Za chwilę spadnie śnieg. Liści kruszą się na wietrze w mgławym świetle. Czerwony skrawek dnia to ten fragment klonu, który przerósł mnie już dawno. I nie pamiętam, o czym myślałem tu przed laty. A jednak lubię tu przychodzić. Rozmyślę z samotności. Znów układam wiersze, siedząc na poręczy. I patrzę na staw. Za chwilę wzejdzie księżyc, rozpołowi noc. Dni na wagę złota zatarły się w ciemności. Nic nie ocaliło. Rozsiałem siebie po niebie, jak to czynią ptaki, zostawiając puste gniazda i nie określając się w gęstwinie lasu. Nie mam mgły. Wieczór czysty jak lustro. Otwiera drzwi i rozrzuca gwiazdy. Nie wraca ten moment. Ciemność zaciera za mną ślady. I zabiera wszystko. Po deszczu, w radosnym słońcu, odmłodzeni jak nigdy. Dotykaliśmy cieni naszych twarzy, które w południe przenikały się nawzajem, a liście upadały nam do stóp i zsuwały się w rozpadliny, w których błyszczały żaby obok traw i wodnej rzęsy. Tego obrazu nie zapomnę nigdy. Motyli, żółtych kwiatów, dmuchawców, pasigoników, kijanek skubiących brzeg, na którym leżał mój tornister. I ty, otrzepująca suknię skrawy. Obok pod morwami ławka, na której pisałem pierwsze wiersze. Wszystko to zaczynało się od dziś. I nie miało końca, gdyby nie ten zmierzch, który teraz nastał i milczy. Szanowni Państwo, tak się składa, że też Stowarzyszenie Przystań, ja samo zresztą z Leszkiem Lamentem już znam się parę lat, chociaż ze stowarzyszenia troszeczkę dłużej. Szkoda, że go dzisiaj nie ma tutaj z nami, no ale miałem akurat okazję wczoraj z panią przewodniczącą spotkać się z nim wczoraj, w tamtym tygodniu, jak był koncert Jerzego Kolega. Także trochę taki mały niedosyt, ale mam nadzieję, że z tym, że go teraz nie ma, to za karę albo w nagrodę, to wystąpi jeszcze raz, kiedyś tutaj przyjdzie, żebyśmy się mogli z nim spotkać, bo my wszyscy przyszliśmy dla niego i ze względu na niego. Także mam nadzieję, że dojdzie do zdrowia, a tutaj na ręce Maria Twoje
Kwiatek tutaj, jako jednej z organizatorek Kwiatek, które przekażę, mam nadzieję, panu Leszkowi. I oczywiście list od samorządu miasta Turku, czyli od mnie i od Rady Miejskiej Turku. Dziękuję bardzo. Panią dyrektor, która już zamierza schodzić, a pani dyrektor powinna zostać na tej scenie. Współpracujemy bardzo długo. Powiem tak, tytan pracy, mało kto wie, mało tego przesympatyczna osoba. Ewelina często tu przychodzi nie tylko po to, żeby pracować i wykonywać pewne rzeczy, które no, z obowiązku to wynika, z pracy twojej, z projektu, ale przychodzi pogadać. I czasem sobie płaczemy do poduchy, narzekamy na to, jak to ciężkie życie jest, ale jak już sobie tak ponarzekamy, powspominamy, jak naładujemy akumulatory, to wychodzimy pełni szczęśliwi, że możemy być razem, że możemy tworzyć kulturę w Turku, bo uważam, że połączenie między biblioteką a przystanią jest doskonałym świadectwem, że można współpracować, bo kultura jest ponad wszystkim. A to, Ewelinka, jest dla ciebie obraz. Ewelinko, masz tę moc. Niech tych dni satysfakcji to jest, i zadowolenia. To jest, drodzy państwo, z galerii Ani oczywiście. Turek to jest miejsce, które nas po prostu łączy i mam nadzieję, że... Właśnie, to jest taki drogowskaz, wiesz, specjalny. Jest tam napisane, że jest tam przystań, że jest tam Maria, jest Jacek, są przyjaciele. No cóż, dziękujemy pani. Może brawa jakieś, co tak? No dobrze. Leszku, mamy też dla ciebie prezent. My, to znaczy Miejska Biblioteka Publiczna oraz Stowarzyszenie Przystań oraz burmistrz naszego miasta, pan Romuald Antosik. Można by było, drodzy państwo, w tym miejscu bardzo dużo powiedzieć. Nadszedł ten czas, że ci, którzy słuchają Radio Nowy Świat, ci, którzy interesują się poezją śpiewaną, ci, którzy mają jego płyty w domu, doczekali się spotkania na żywo, tu, na scenie kameralnej Stowarzyszenia Przystań. Przed państwem Piotr Bukarty. Choć to może płonie, to tak jest już.
że ten cały wiary brak, bo też właściwie jakby wiara, potem chłodem biera. Wkrótce chłód przechodzi w los, to te strony zna te górach pewnią. Potem chłodem biera, wkrótce chłód przechodzi w los, to te strony zna te górach pewnią.
że zagram jakąś piosenkę dołującą. Dlatego, że słuchajcie, jedyne co może zrobić grajk zaproszony do miejsca takiego, w którym grajk ktoś go słucha, to jedyne w jaki sposób może się odwdzięczyć, to po prostu zwiększyć obroty w barze. A z doświadczenia wiemy, że człowiek nastrojony melancholijnie pije co prawda odrobinę wolniej, ale za to o wiele bardziej konsekwentnie. Dlatego zagrałam nie dość, że piosenkę skłaniającą do alkoholizmu, to jeszcze opowiadającą o jego z głównych wpływach. Ta piosenka powstała niedawno, nie wiem, za 3 tygodnie, ale powiem wam, że zagrałem ją pijąc wódkę właśnie z mistrzem Wilkoniem, bo że tak, to jest dobra piosenka. Ta piosenka nosi tytuł Helenka. To imię nie jest tam przypadkiem. Ta piosenka nosi taki tytuł dlatego, że ja nawiązuję w ten sposób do najpiękniejszych historii z mitologii greckiej. Ta moja Helenka to jest po prostu taka nasza Helenka, której Odys lubił popłynąć. I to jest o tym. I po tej piosence rozejdźmy się, znajdźmy jakieś barki. Poczekajmy do poniedziałku. Nikt jeszcze chyba nie słyszał, nie pamiętam, że przyjaciół gdzieś, ale nie. Spróbujemy. Thank you.
oczywiście będą wam jeszcze potrzebne. Okazuje się, że po długich negocjacjach... Trochę się namęczyliśmy. Piątki, buka. Zaśpiewam! To jest wspaniałe miejsce. Bardzo wam dziękujemy za zaproszenie. Rzadko się gra w miejscach, bo tak wspaniałej energii będzie mowa zrobić. No, zrobimy wszystko, żebyście byli sławni. Za wyrozumiałość dla naszej gadzie ludzkiej przecież słabości. Ale my mamy serki. Dobra, zagram wam piosenkę w takim razie lekko ożywczą. Ja tu tylko gram. Ja tu tylko gram jest numerem, którego bez bębnów i elektrycznych gitar nie ma sensu wykonywać. Ale cieszę się, że bo to już chyba drugi tytuł podałeś, tak? Czyli co najmniej dwie znasz. No. Jest tak, że po prostu będąc skromnym lajkiem gdzieś tam siedzącym w kąciku, okazuje się, że te piosenki żyją swoim życiem. Pochwalę się, że już trzy uczelnie wyższe robiły przedstawienia dyplomowe zatytułowane piosenki Bukartyka i to fajne szkoły, bo to warszawskie lalki, wiem, że z toku szkoły Zemrowicza zrobiły przedstawienie dzieciaki dyplomowe. Boże, jakie ładne są instrumenty. Czemu tak późno, nie wiem. Babuszkowej szkoła jeszcze i na Bednarskiej, słuchajcie, wydział wokalny zrobił dyplom z moich piosenek, a ja przecież jeszcze żyję. I nawet było tak, że dwa lata temu piosenką, jakże pięknie zatytułowaną Kurwa, kurwa, zdobyłem Grand Prix przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu, na którym w życiu nie byłem. Młodszy pewnie o pół roku od tej piosenki. Myślę, że był w trakcie produkcji, kiedy ja tę piosenkę pisałem. Skończył szkołę teatralną, wziął tę piosenkę i zdobył z jej pomocą to Grand Prix. Nawet miałem trochę żalu, że w żaden sposób nie spytał mnie, bo wypadałoby w moich czasach, wypadałoby pytać żyjącego autora. Dopiero Piotr Bawą pokazał mi stary, jakiego żyjącego autora i puścił mi wywiad z nim. Ja powiedział o trzech swoich ulubionych poetach. Tam był Tufin Koczyński i ja. Nawet nie wypada, żeby szuk, bo już się zrobił żyjesz i wszystko, czego psujesz. On już powiedział, co o tobie myśli, że ceni to, jaki byłeś za życia. Potem raz rozmawialiśmy przez telefon, zadzwonił taki wystarczający Matko Boska. Ale to jest strasznie, widzicie, to jest ten pierwszy moment, jak napisałem taką piosenkę, zaczynającą się od słów wrażenie, że się nic nie zmienia, chociaż się swoje lata ma już pryska, gdy panna jak marzenie miejsca ustąpi ci w tramwaju. Coś w tym jest. No więc to jest tak, że jak się wchodzi to na przykład jakiegoś Starbucksa czy czegoś, gdzie ludzie są bardzo bezpośredni, personel pytają po kolei stojących przed tobą ludzi, co dla ciebie i co dla pana. To tak już zostanie. Strasznie trzeba uważać, żeby się z koleżanką z roku własnej córki nie umówić. Same niebezpieczeństwa. A ta piosenka, którą podziękujemy wam za aplauz, to jest piosenka to jest pierwszy przypadek, że zagrałem w okolicznościach ogólnopolitycznych. Zadzwonił do mnie kolega Skwosz, autor wydawnictwa Press, redaktor naczelny, autor w ogóle pomysłu na nagrodę, na Grand Press, na najważniejsze chyba dziennikarskie nagrody. Mówi, słuchaj, sytuacja dojrzała, zagraj po scenie. No i zagrałem. Zagrałem przed Tuską. Ja nie wiedziałem, różni wchodzili, tam mówili, ale to, co spotkało mnie najwspanialszego w związku z tym wystąpieniem, to były czułe uśmiechy starszych pań ze Stowarzyszenia Polskie Babcie, które mają piękny tęczowy znaczek z napisem Siła jest silnych. Tak jak pani Wanda Praczyk-Stawska, te osoby, które oczy tak świecą jak jodzie w Gwiezdnych Wojnach. To jest to, dlatego żyję taką radością, że jednak jasna strona mocy zwycięży i że
Jesteśmy krajem o takich tradycjach strzeleckich, że w końcu myślę. Że wystrzeliliśmy w kosmos Hermaszewskiego, że można jeszcze kogoś. Szanowni Państwo, ta piosenka nosi tytuł Ja wolny człowiek, chociaż wiem, że nic nie znam zawsze. Zaśpiewam ją na koniec. Jakie wrażenia po gali, po koncercie? To wrażenia są oszałamiające, muszę powiedzieć, że naprawdę wyjątkowe kilka dni, wyjątkowe kilka wieczorów, można powiedzieć. Pogoda za oknem niestety nie zachęca, ale w środek rzeczywiście tutaj to, co zrobiliście w przystani teraz razem z biblioteką, przy naszym jakimś tam skromnym współudziale, to powiem, naprawdę przechodzi wszelkie wyobrażenia i życzyłbym sobie i mieszkańcom Turku, żeby częściej przychodzili na takie imprezy i żeby częściej było takich, można było świętować takiego różnego rodzaju wydarzenia. Ale widać po tym, co się dzieje, bo się przecież bardzo dużo dzieje w Turku, różnych takich eventów, takich rzeczy, że po pierwsze nie jest to ostatni, a można powiedzieć, że mamy ochotę na dużo, dużo więcej. No pewnie, że tak. Wszyscy mamy ochotę na dużo, dużo więcej. Tak naprawdę
Turek na mapie kulturalnej myślę, że coraz mocniej jest widoczny, nie tylko tutaj u nas lokalnie, ale nawet wizyta tutaj Piotra Bukartyka też pokazała, że rzeczywiście potrafimy się bawić, potrafimy nie tylko po prostu słuchać, ale też potrafimy rozumieć to, co się do nas mówi. I to jest najważniejsze. Super, bardzo dziękuję i zapraszamy. Dzięki również. I to jest świeże. I Andrzej. Tak jest. Ty to wymyślił, no kurde. Patrz, będziesz pod światło widział, że pisałem. Piotrek, ja z kolei. Ja mam cały czas z tyłu głowy piosenkę i do dzisiaj nie znam tytułu. A jak? Prosiłem cię o nią wtedy w piwnicy. A i co to było? Byle wino i chleb. Byle? Byle nogi. A to się nazywało List do siebie, a ja to napisałem dokładnie, pamiętam, bo Wojtek wtedy umarł. Ja to napisałem po śmierci Wojtka Abelona. To się nazywał List do siebie. Ja jej w ogóle nie gram. Kurczę. Bo taki piękny. Jak ją ułożyłem, to miałem za słabą gitarę, żeby na niej ją zagrać. A jak już miałem lepszą gitarę, to te akordy użyłem 5 razy i napisałem inną piosenkę. I teraz, jak wspominam Wojtka, to zrobiłem taką piosenkę, jak ona była, okoliczność, jak ten, ta. Jak ją nazwałem? Patrz, za dużo napisałem piosenek, nie pamiętam ich tytułów. Ale jest taka piosenka przy kominie. Nawet mam już ten dom. Jest taka piosenka, na którejś płycie znać, tylko nie pamiętam na której. Piotrze, jesteś w takim miejscu troszkę nietypowym. I w ogóle jak ci się podoba u nas to miejscóweczka? Powiem tak, no nie wiem, czy to wiesz, to pewnie się nie przyznasz, że to za twoją sprawą, bo w każdym miejscu jest potrzebny jakiś dobry duch, który to wszystko ogarnia i to jest pewnie twoja sprawka. Coś tam napomknąłeś dosyć skromnie o swoim wkładzie w rozwój tego miejsca, ale to jest dobry duch, wiesz, no zagrałem tutaj sztukę, więc już mogę powiedzieć. Fajnie wszystko brzmi i nie wiem, czy ty tym ludziom płacisz, co sam siedzą na publiczności, ale ja się czułem po prostu, jakbym to ja im zapłacił. Wszystko mi się podobało. Super. To jest dobra energia. No i właśnie, powiedz mi, czy uważasz, że właśnie takie miejsca, które tworzą ludzi dla ludzi, którzy jeszcze, wiesz, dbają o to, żeby ta kultura rozwijała się, wiesz, jak za dawnych lat. Wiesz, no, one są potrzebne. One są, dla mnie są najważniejsze i są po prostu niezbędne, dlatego że raz, że mogą być miejscem, wiesz, pączkowania jakichś nowych form, zespołów. Ludzie mogą przy takiej życzliwej, sprawdzonej publiczności zadebiutować na przykład. To jest najważniejsze. Najważniejsze dla młodego człowieka, którego nosi, z którego wylatują jakieś wiersze, jakieś pieśni, wiesz, coś tam. Trzeba coś z tym zrobić. Potrzebuje miejsca, w którym może skonfrontować te swoje oczekiwania wobec siebie i świata z oczekiwaniami potencjalnych widzów. Dobrze, żeby oni byli życzliwi w tym pierwszym momencie, bo najtrudniejsza i najbardziej intensywna przy takich debiutach jest walka z samym sobą, tak, wiesz, z trzęsącymi się nogami. Tak, wiemy o tym, uczymy ich, bo to powstała scena kameralna tutaj właśnie. Wiesz, właśnie o to chodzi, więc trzeba przewalczyć to ze sobą. To zajmuje całe lata. Ja jestem takim patologicznym wręcz przypadkiem. Wiesz, że dzisiaj gram piosenki, które mają, no wiesz, blisko 40 lat, bo są i takie, które napisałem kiedyś tam i one dzisiaj są ok, a wtedy ja byłem tragiczny. Po mnie było widać, że jestem po prostu zesrany, że wychodzę, że się boję. Boję się tych ludzi, że chcę uciec, dlatego zaczynam wolniej, potem przyspieszam. To jest podświadome, wiesz. Tak. Musi minąć wiele czasu, jeśli jesteś takim naturszczykiem, wiesz, takim jakimś takim grzybkiem z lasu, a nie masz szkół, nie masz trenera, nikt cię nie prowadzi, to zanim ty osiągniesz etap jakiejś takiej autoakceptacji, ja polecałbym wszystkim lekturę Hrabala na przykład. To uczy dystansu do świata i do siebie samego. Bardzo wiele musi minąć, zanim zdążymy się na samoakceptację, na to, żeby być dla siebie trochę wyrozumialszymi i nie mieć do siebie śmiertelnych pretensji o to, że nie jesteśmy tak fantastycznie, wyobrażamy sobie, że moglibyśmy. To nieprawda. Wszystko wymaga czasu i musimy też zaakceptować siebie i swoje te słabsze strony też. Dopóki sam siebie nie polubisz, nie oczekuj, że zrobią to inni. Będzie im bardzo trudno. Na samym wejściu mi to utrudnisz. Ludzie nie lubią się bać za tego, kto wychodzi na scenę. W zasadzie obowiązkiem każdego wykonawcy, kogokolwiek, kto występuje przed jakimś gremium, jest trzymać sytuację, że tak powiem, za twarz. Wiesz, wchodzisz i ludzie po to przychodzą, żeby oddać ci się, powierzyć ci ten czas, zapłacili za bilet i teraz ty coś z nimi zrób. Tak.
I zanim ty się tego nauczysz, to może być tak, że przez lata będziesz miał fantastyczny repertuar, ale ty im go nie przekażesz, bo w domu ci to wyjdzie, będzie ci się śniło, że ci się udało, a potem wychodzisz, że jest sparaliżowany. Ja tak miałem całe lata. Ale wielokrotnie mamy to właśnie na warsztatach teatralnych, kiedy uczymy właśnie jakby pokonywania tego stresu. Natomiast wiem po latach, bo przecież wychowaliśmy już wiele osób, które już dawno są po studiach, założyły swoje rodziny, że im to w życiu pomogło. No ale oczywiście, bo to jest, pomaga, wiesz. Poza tym jest dobrze, żeby się nauczyć pływać, najlepiej jest wpaść do wody i to jest taki akwen bezpieczny, wiesz, jak jeszcze tutaj robisz za ratownika, to tu można by ich z brzegu tego basenu, to jest moja obsesja z dzieciństwa, bo tak mnie uczono pływania, po niemiecki basen w Gorzowie Wielkopolskim, bez słupków, tylko z bardzo wysokim brzegiem, do takiego dziecka 6-7-letniego to była wręcz przepaść z ciemną wodą. No, tak. No i podchodziła pani, wyłapywała takie dziecko i sru do wody, a tam wiesz, głębokość, bo była trampolina 5 metrów i ty wiedziałeś, że już nigdy nie wypłyniesz, wiesz, nie umiałeś pływać. Mm-hmm. Pan podawał taki drąg. Dzisiaj to byłoby zakazane. Dzisiaj takich ludzi zamaltretowani dzieci siedzieliby w więzieniu, a was tak uczyli pływać, wiesz. Tak, to były inne czasy. Pamiętam, jak się trzymałem tej barierki, nie, ja nie chcę się pyszczać, prawo gościu, sru na środek tego, wiesz, i płyniesz, to nie jesteś tonącym kotem, a on wrzeszczy, kładź się, leży na plecach, on ci wkłada ten drąg i cię to holowuje do brzegu. I powiedzmy za trzecim, czwartym, piątym razem nagle czujesz, aha, przeżyłem, bez co innego, to nagle dopiero wtedy opanowujesz. Ale wiesz, to trzeba też widzieć, bo my to robimy. Ja wiem, mam taką świadomość i w ten sposób pracujemy z młodzieżą, że my ich wrzucamy na tą głęboką wodę. No bo to nie o to chodzi, żeby ich pieścić i kłamać. No. Bo trzeba w tym wszystkim być prawdziwym. My mamy takie fajne motto. Zagranie złej nuty jest bez znaczenia, granie bez pasji jest niewybaczalne. Odniesiesz się, bo ja zawsze pytam każdego. Przed wejściem zachwyciliśmy się z kolegą. Ja znałem oczywiście ten cytat. Natomiast to jest dobre miejsce przed wyjściem na scenę. Dobrze powieściliście to właśnie w tym miejscu, stąd wychodzimy na scenę. Dobrze sobie to uświadomić, żeby nie poddawać się paraliżującym lękom. Ja pamiętam, kiedy pierwszy raz Jurek Owsiak mnie wpuścił w taką sytuację, że ja wyjdę. Wiesz, ja nigdy nie grałem takich olbrzymich scen, tam na Stokowa, że przed sobą masz kilkaset tysięcy ludzi, wiesz, po horyzont. Ja to co roku robię, wiesz, i przeżywam. To dlatego nie muszę brać narkotyków, bo po prostu pojawiam się w sytuacjach, w których mój organizm sam nie produkuje. Ja po prostu wychodzę i ja napisałem tę piosenkę, to stylu chmur, kończącą co roku ten Woodstock. I to nie jest kwestia pychy, bo oczywiście, że jestem dumny z tego, że tę piosenkę znają ludzie na pamięć i śpiewają co roku, że po prostu wzięli ją jako swoją i tak dalej. Ale jesteś wręcz wzruszony, jeśli widzisz, że udało się zrobić coś, co jest ważne dla innych. Tak, to jest piękna dla mnie chwila, kiedy widzę, że ci ludzie, wiesz, tak jakbym kolonijne tango napisał, wiesz, że się kończy turnus i wydaje, wszyscy, że świat się kończy. I wszyscy przeżywają to. Oni są oczywiście dużo ode mnie młodsi, ale mam taką satysfakcję, że wzięli to, potraktowali jako coś swojego i że to idzie z nimi. Ale wiesz, powiem ci, że wszyscy ci, którzy znają cię od lat, bo przecież od trójki w tej chwili w Nowym Świecie, bo muszę do tego nawiązać, to znają też twoją mądrość, którą, wiesz co, bardzo się przyjemnie słucha, zwłaszcza waszych rozmów, bo to trzeba się wsłuchać w te teksty między panem Wojtkiem Manem a wami, bo to nie jest takie proste, bo to jest cudowne po prostu, muszę powiedzieć. Ale podstawową regułą naszych spotkań wymyśloną to nam sprawiło najwięcej chyba satysfakcji, że wymyśliliśmy formułę, dzięki której nie będziemy musieli nic robić, a przede wszystkim nie będziemy musieli się przygotowywać. Uznaliśmy, że wszelkie przygotowane historie byłyby sztuczne, więc ani ja nie wiem, co napiszę, będzie rano, ani Wojtek. Jaka będzie riposta i tak dalej. Tak, coś tam sobie ględzimy. Czasem tylko mówimy, ty, a to nie jest za miło, wiesz, coś powiedz takiego, że jestem głupi, nie? No dobra, następnym razem to zrobię. Ale to są jedyne takie kryteria, wiesz. No. To było tak, że przychodziły telefony jeszcze wtedy w rządowym Radio Węźle. I realizator audycji miał zwyczaj puszczać takie, wiesz, ludzie nagrywali swoje wypowiedzi, że mi się coś bardzo podobało i ktoś, wiesz, ja schodzę z anteny i słyszę, jaki jestem fajny, w końcu powiedzieć, słuchajcie, nie róbcie tak, bo to wygląda tak, jakbyśmy się sami dopuszczali. No to słabe jest, więc znajdźcie coś, ale głupi gościu, pewnie ktoś powie. I się zdarzyło, tak pamiętam, Wojtek przeczytał listy, ja zagrałem jakąś
jakąś piosenkę, pamiętam, Wojtek, mówię, przyszedł list o tej piosence. Mówię, krótki jest, przeczytać pan? No tak, mówię, spieprzaj moralistą. Dobrze, coś się dzieje. A z drugiej strony część odbiorców mówi, a co on cię tak nie lubi? A to w ogóle, wiesz, no, to nie jest tak, lubimy się bardzo. No. Tak, to słychać. To słychać. Ja jestem, wiesz, w ogóle bardzo dumny, że udało mi się znaleźć w tym miejscu i zostać tam, bo to już 16 lat minęło, wiesz. Przecież ja się na tym wychowałem, między nami jest różnica pokolenia i pamiętam, że się siedziało z uchem przy radio tak, no, gdzieś tam rocznikami podobnie, więc wiesz, wiem, o czym mówisz. No, ja nigdy nie myślałem, że wiesz, że będę na ty z Piotrkiem Kaczkowskim, z Wojtkiem Manem, z Krzyśkiem Matem, no wiesz, wiesz, że może to nie jest wiele, koledzy pozakładali kancelarię adwokackie, mają firmy, są bogaci, a ja poznałem wszystkich tych chłopaków, których chciałem spotkać. Dokładnie, to jest chyba najważniejsze. I to jest. A ja mogę tylko podziękować, że ciebie spotkałem na swojej drodze, że tak nam się świetnie rozmawia. W ogóle bardzo się cieszę, że jesteś tutaj, bo wiesz, to... To jest dobre miejsce, z przyjemnością będę tu wracał i powiem ci, że o tym miejscu z powodzeniem można mówić, wiedząc, że się nie kłamie, dobre rzeczy dobrym ludziom, żeby super też tutaj zajrzeli. Także bardzo ci dziękuję. Zawsze możesz liczyć na moją i szczerą czuję się zaproszony. Czuję się, jest tyle projektów, wiesz, jest co grać. Super, dziękuję ci.